Skróluję właśnie po Pinterestie i szukam takich pomysłów na to, jak sobie zrobić następne paznokcie. Praktycznie zawsze robię sobie French, taki zwykły, klasyczny, biały i chcę w końcu coś innego zrobić. Wydaje mi się, że zrobię jakieś paznokcie, które będą brązowe. Myślałam też o jakichś na przykład zielonych, żeby trochę takie wiosenne były, ale wydaje mi się, że takie zielone sobie zrobię właśnie później jeszcze. Jest tyle różnych pomysłów, ale jest jedno zdjęcie, które zobaczyłam u dziewczyny jakiejś na Instagramie, które mi się bardzo spodobały. Chyba jedne z takich paznokci, które po prostu przykuły moją uwagę. I one są dość specyficzne, ale mega mi się podobają. Więc to też jest pewnego, nie wiem czy można to uznać za French, ale właśnie to są brązowe i one mają tutaj po prostu wycięcie, nie ma tutaj koloru. I mi się one strasznie podobają. Więc szczerze, już od właśnie dłuższego czasu zastanawiam się, czy nie zrobię takich, więc tak. Jest aktualnie godzina 22:44. Stwierdziłam, że zrobię sobie kąpiel. Nie byle jaką, bo taką, wiecie, typowo długą kąpiel. Z filmem, z jedzeniem, piciem, maseczki i tak dalej. Tylko chcę wyglądać cute. Z tej oto okazji zrobię sobie takie dwa koczki. Chcę wyglądać cute do kąpieli. Jeden. Teraz drugi. Czyż ja nie wyglądam wspaniale? Naprawdę wyglądam przesłodko. Jestem dumna z tej fryzury. Wymyśliłam ją ostatnio w ogóle przez przypadek. Ta bluzka mnie irytuje, bo tak naprawdę ona wygląda tak. Ale jak mam tak, to wyglądam jakbym szła na jakiś trening kung fu czy czegoś tam. Nie. No po prostu nie wyglądam na dobrze. Więc ja ją sobie ściągam o tak. Wiadomo, jak się ruszę, to znowu wracam na swoje miejsce. Mam dwie maseczki, które będę właśnie dzisiaj robiła. Maseczki z Taupy to są najlepsze maseczki, jakie są w ogóle według mnie w Rossmanie. I będę robiła sobie żele pod oczy, ponieważ ja mam strasznie ostatnio takie oczy tutaj troszeczkę ciemniejsze. Myślałam, że to może być spowodowane tym, że się nie wysypiam, ale ostatnio bardzo dobrze śpię. Chodzę spać wcześniej, śpię wystarczającą ilość godzin, więc najwyraźniej aktualnie tak po prostu wyglądam, że troszeczkę te oczy mam ciemniejsze pod oczami. Oczy ciemniejsze pod oczami. Dobrze, Marika. Stwierdziłam, że pomimo, że i tak to nie zmieni koloru moich oczu, przynajmniej się będę dobrze bawiła. Tak. Jeżeli chodzi o przekąski, nie zgodniecie co mam. Gratulacje. Skaliście! No, ja nigdy nie przestanę fascynować się. Chipsami z kokosem? Będziemy robić matcha, taką aki matcha. Raz w życiu sama robiłam matcha. Muszę zagrzać wodę do 80 stopni i potem trzeba ją dokładnie wymieszać z pieniaczem lub bambusową miotełką hasen. Takowej nie mam. Mam nadzieję, że mi wyjdzie, bo ja mam dość kawy. Wiadomo, nadal lubię kawę, ale jestem nią znudzona. Jest taka jedna kawiarnia, w której ja właśnie sobie zamawiałam matcha i oni dodawali do niej miód i to było przepyszne. Chyba dodam sobie też miodu dzisiaj. Tata zrobił mi owsiankę, więc jedynym zadaniem, które ja sobie muszę wykonać, jest właśnie zrobienie matchy. Oni nie napisali ile... Aha, napisali. Ale skąd mam wiedzieć, ile to jest 1,5 grama na 100 ml wody. Boże święte. To jest plastikowe, ja nie wiem, czy ja do tego powinnam wlewać wrzątek. 1,5 grama. To na pewno nie będzie więcej niż mała łyżeczka jedna. Ale ma piękny kolor!
Patrzcie, jaki ona ma piękny kolor. Widzicie to? No, ja nie mogę. To jest 1,5 grama, myślicie? Ja nawet nie mogę w tym ruszać, bo to jest za duże do tego kubka. Nie powiem, że nie. Jestem dumna. Miód. Wyszło! Tylko chyba mogłam trochę dodać więcej maczy. Taka jest bardzo delikatna, ale naprawdę dobra. Ooh, yeah! Jeżeli ktoś by chciał się zapisać na kurs robienia maczy, to ja bardzo serdecznie zapraszam. Nie, ale naprawdę, przerzucam się na maczę, bo już to miałam zrobić bardzo dawno temu. Ale wydawało mi się, że ja muszę mieć cały ten sprzęt do tego, żeby robić tą maczę. Ale to absolutnie nie jest prawda. Ja mogę zrobić maczę, nawet jeżeli nie mam... Miotełki Hasen. To jest tak piękny kolor. Ja od razu czuję, że mój organizm inaczej na to reaguje. Bo dla mnie kawa ostatnimi czasy, kawa mnie tak troszeczkę, nie wiem, wysysa ze mnie energię. Może to też dlatego, że piję 3. Ale nie. To jest moja nowa obsesja od 2 minut. A więc tutaj mam mój mały dodatek do mojego śniadania. Są to żelazo i witaminy B. Żelazo biorę, ponieważ miałam cały czas tak, że wystarczy, że wstałam. Potrafiło mi się od razu kręcić w głowie do takiego stopnia, że ja nic nie widziałam. I dostałam zalecenie brania żelaza. I słuchajcie, ku mojemu zdziwieniu, albo właśnie nie zdziwieniu, czuję się świetnie teraz. Mogę wstawać bez żadnych zamroczeń, bez żadnych problemów. Mogę wstawać, trenować i w ogóle, bo teoretycznie właśnie przestałam trochę ćwiczyć przez to, że mi się strasznie kręciło w głowie. Więc odkąd zaczęłam brać żelazo, już widzę dużą poprawę. Więc taka malutka informacja. Jak teraz to oglądasz, to dbajcie o zdrowie, róbcie sobie regularnie badania. Możecie wyczytać dużo informacji, które na przykład poprawią wam jakość życia, bo wiecie, przez 2 tygodnie pobiorę suplement diety, na przykład właśnie żelazo. Już po tygodniu widzę dużą różnicę, a mi to naprawdę doskwierało od długiego czasu. Dbajcie o zdrowie. Czy wy wiecie, co to znaczy? Czy wy zgadniecie, gdzie ja idę? Zgadliście. Znowu. A więc przede mną coś niesamowicie wielkiego. Kochani, ja podjęłam decyzję, że idę biegać. Oprócz roweru ostatnio, to ja nie robiłam żadnego treningu od bardzo dawna. Pewnie ten bieg mnie wykończy, ale mam ochotę iść pobiegać, bo mam bardzo dużo energii. Myślę, że macza dała mi dużo energii. Już się ubrałam, jeszcze tylko muszę założyć spodnie do biegania. I'm ready! Jestem gotowa. Nie wiem, czy tak nie będzie za zimno. Jak będzie mi za zimno, to się wrócę. Nie idziecie ze mną biegać. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Okay, I'm doing great. On the road here. Jakbyście nie słyszeli, dużo mam siłę. To była najlepsza decyzja, jaką podjęłam w ostatnim czasie. O Jezu. Patrzcie. Minęłam jedną osobę przez ostatnie 20 minut, jak biegłam przez las. Kocham ten las. Kocham go całym sercem. Tą ścieżką biegnę pierwszy raz, więc nawet nie wiem, gdzie ja wyląduję. Ale na szczęście znam całą okolicę, więc nawet jak wyjadę gdzieś, znaczy jak wyjdę w jakimś dziwnym miejscu, to i tak się odnajdę. Jestem bardzo ogarnięta, jeżeli chodzi o, wiecie, jak się mówi, geolokalizacyjnie. Jestem ogarnięta bardzo w terenie. Myślę, że to bardzo dobre jest sformułowanie, więc tak. Więc ja biegnę dalej. Przede mną jeszcze trochę. Bawię się co najmniej cudownie. Jest temperatura idealna, ale muszę wracać do domu, bo muszę iść z psami, więc obowiązki czekają.
Wróciłam właśnie z biegania niedawno. Po bieganiu zjadłam obiad. Po obiedzie wyszłam z moimi pieskami na spacer. I teraz jem ananasa. Jest mega dobry, ale strasznie mnie boli język od niego i podniebienie. W ogóle nie jestem zmęczona. Myślałam, że będę bardziej zmęczona po tym bieganiu, a nie jestem zmęczona w ogóle. Jedyne co, to mi się trochę nogi trzęsą, bo dawno ich nie używałam. Stwierdzam, że ja nie jestem największą fanką biegania pod samym względem biegania, jako w aktywności fizycznej, ale kocham bieganie za to, w jaki sposób to wpływa na twój umysł. Miałam dzisiaj stan tego takiego runner's high, bo jak już biegłam tak z 25 minut, to zaczęłam już czuć to takie flow. Było naprawdę wspaniale, bo pogoda też była bardzo sprzyjająca. Jest sobota, godzina około 11. Jestem dzisiaj umówiona z koleżanką, z moją znajomą ze szkoły, z którą kiedyś chodziłam do klasy. Chodziłam z nią do klasy w gimnazjum. No i się nie widziałyśmy dobrych parę lat. I idziemy na takie śniadanie z kawką. Ja właśnie dzisiaj obczaiłam parę miejsc, do których możemy iść. I teraz się już szykuję powoli. Dzisiaj u mnie jest strasznie pochmurno. Ja odkąd właśnie wróciłam do domu, to nie mam tutaj zbyt dużo znajomych. Ja ostatnie dobre parę lat byłam w sumie poza domem, nie było mnie tutaj na miejscu, bo nie dość, że 3 lata studiowałam w innym mieście, to jeszcze przed tym mieszkałam trochę za granicą, bo właśnie tak czasami jest, że gdzieś się wyjedzie, potem znajomości zanikają, to jest normalne, więc właśnie wszyscy moi znajomi są albo w moim mieście, w którym studiuję, albo gdzieś za granicą, bo mam też bardzo dużo znajomych, którzy nie są Polakami, więc wiadomo, te kontakty bardzo trudno jest czasami utrzymywać tak na odległość. I don't know what to do next. Wiecie, za każdym razem jak robię sobie makijaż, to mam takie, dobra, dzisiaj zrobimy coś szalonego i potem i tak kończę z tym samym makijażem, który robię zawsze. Ale no wiecie, po prostu wiem, w czym dobrze wyglądam. Ja czasami myślałam, że muszę zawsze coś zrobić inaczej, żeby być oryginalna, ale jeżeli coś, co robisz, po prostu na tobie dobrze wygląda, to nie musisz koniecznie starać się, żeby to było oryginalne, bo jeżeli coś po prostu na tobie dobrze wygląda, to też jest dobrze.